Witam serdecznie. Moim i Państwa gościem dzisiaj w naszym programie muzycznym jest niewątpliwa gwiazda, niekwestionowany idol nastolatek i tych młodszych, i tych starszych, pan MC Skowa. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu, dzień dobry. Panie MC, pana ostatnia płyta pod tytułem Tego się nie da słuchać ostatnio pokryła się trzykrotną platyną. Jak pan to robi? No właściwie to nic nie robię. Myję często włosy i często się golę i no, same kobiety na mnie lecą. A proszę coś więcej o tej płycie opowiedzieć, o piosenkach, które tam się znajdują. A pan pyta o płytę, aha, o płytę, a myślałem, że o kobietach. Kobiety mnie nie bardzo interesują, chciałem z panem porozmawiać na temat muzyki. Płyta, to zwrócę się do szanownych państwa. Single promujący drugą płytę MC Skowar, jak tutaj pan redaktor już zaznaczył, miał tytuł Tego nie da się słuchać. Pierwszy single, pierwsza piosenka, która promuje tą płytę, to Moja Damo, druga piosenka promująca tą płytę to Tak Bardzo Kocham, a teraz Państwa zapraszam na trzecią piosenkę. Pan mógłby towarzyszyć mi w zespole? Dziką ochotą. Bo akurat nie mam grajka, ma urlop, koronawirus, nie będę mówił tutaj, wie Pan teraz takie czasy. Czyli zapraszam Pana, Pan weźmie gitarę i umie Pan grać, nie? Coś tam brzdękałem w liceum. No, to zapraszam pana Tora Tora, czyli Moja Twoja. Przeróbka, jak ta piła, przeróbka piosenki Moja Twoja, jak ta piła do drzewa, oczywiście, że tak. Zapowiada się ciekawy projekt. Bardzo ciekawy. Pan jak będzie grał, to pan zobaczy. Zapraszam państwa bardzo serdecznie na obejrzenie teledysku i posłuchanie piosenki. No cóż, skoro ja tam też wystąpię, to również przyłączam się do zaproszenia. Dawaj, bo mnie nosi. Dziś przywieźli drewno mi, a więc trzeba pociąć je. Ale rady nie dam sam, więc od czego brata mam? Mam. Piła bardzo ostra jest, a więc tniemy aż leci dym. Twoja, moja, twoja. Piła ostra zęby ma, więc gra. Twoja, moja, twoja. I skończymy z tym raz, dwa. Zdarzył się, w nich straciłem palce dwa. Dwa. Czyja wina leży w tym, że w mej dłoni palców brak. Brak. No i teraz kłócimy się, czyja wina tego jest.